Hoàng đế Lý Thánh Tông, Hoàng đế Lý Nhân Tông. Poranne życie w Hanoi. Na każdym kroku bary, bary, bary. Godzina 8 rano, a oni już jadą. Na szczęście ta dzielnica nie jest aż tak ruchliwa. Ale są i tacy, którzy posiadają wyjątkowe bryki. Świeże mięso, nie, chyba świeże ryby. Pani od razu. Muszę się cofnąć. Czyli uważaj, bo cię obleje. Punkt sprzedaży mięsa. Byle kocioł, byle rura, stara beczka i już kuchnia funkcjonuje. A powiedz u nas kobiecie, żeby przygotowała ryby w życiu, ani jej nie zabije, ani nie pokroi, a ta pani pewnie sama ją jeszcze złowiła. W końcu karmię się rikszą, tych riksz jest już coraz mniej. Wypierają je wózki akumulatorowe, tak już jeździ konkurencja. Jestem w Muzeum Hiroshimina, twórcy między innymi Wietkongu. Nie wiem, czy nie zabiorą kamery. Nigdy nie przypuszczałem, że odwiedzę jedną z świątyń socjalizmu, komunizmu. Tu pani przez megafon mówi o tym, aby iść ładnie, gęsiego, równo. Na placu tym przed mauzoleum bardzo często odbywają się parady i pokazy sił zbrojnych. To nieprawdopodobne, jak kilka osób posiadających władzę może podporządkować sobie naród nawet do idei, która po prostu jest żałosna czy śmieszna. Właśnie wyszliśmy z mauzoleum Hiroshimina, gdzie
w wielkiej dyscyplinie wszystko się odbywa. Została mi zabrana kamera, niestety nie mogłem pokazać tych najfajniejszych rzeczy. Nawet dzieci już tu od najmłodszych lat. Hello. Są uczone dyscypliny. Tutaj przełożony musztruje żołnierza. W zasadzie jest to służba porządkowa. Komuniści też wyznają demokrację, pod warunkiem, że służy wyłącznie ich interesowi. Kompleks Mauzoleum Ho Chi Minha to nie tylko samo mauzoleum, czyli jego grobowiec, jest ogród, były samochody, garaże, były pokazane pokoje, jak mieszkał, z czego jadł i w ogóle. Domek, który pokazuje, to jakiś prezent dla Ho Chi Minha od mas pracujących. Albo łapówka za coś. Myślę, że ta forma komunizmu jeszcze trochę potrwa, gdyż komuniści w kilku krajach doszli do przekonania, że można w zasadzie bronić tej idei, sprzeniewierzając się głównej zasadzie komunizmu dla wszystkich porówno. No i teraz może być, że dla każdej władzy będzie więcej. Można sobie kupić instrument muzyczny. Pani tutaj demonstruje umiejętności swoje. Na Juan, please. Życzenie. Pani demonstruje instrument. Thank you. Dziwna sprawa, ale ten władca, który nie wykorzenił religii, nawet się z nią w jakiś sposób utożsamiał, wybudował pagodę na terenie swojego kompleksu. Pagoda to taka świątynia. Ci chłopcy, których tutaj tak licznie widzieliśmy, to byli młodzi żołnierze, którzy przysięgali wierność swojemu już nieżyjącemu przywódcy. No. Świątynia Literatury. Jak Świątynia Literatury, no to i obrzędy. Wanny Li Tangdong. Wanny Li Nyendong. No wal pan w ten bęben. Chuk wan. Nu kok wa. Dạ, trước linh vị kính thưa tinh hoa tích tụ đất Thăng Long văn hiến nghìn năm tú khí hào hùng dân lạc Việt anh linh nối tiếp odczytane, zaklepane. Świątynia ta została wybudowana w 1070 roku ku czci chińskiego filozofa Konfucjusza. W tej świątyni chodzi też o to, że każdy z uczących się musi pogłaskać żółwia po głowie. Jeśli go pogłaszczysz po głowie, to zdasz egzaminy. Dlatego ta jego głowa jest tak świecąca. Żadne egzaminy mnie czekają, ale niech będzie na coś na wyrost. Można rzec, że wiara czyni cuda.
Tak to o to chodzi w tej ich kulturze. Na przełomie tych wszystkich wieków niewiele osób zdało tutaj egzaminy. No, taką ciekawostką też jest informacja, że na przykład w 1733 roku na 3000 uczniów egzamin zdało tylko 7. Dziś miejsce to jest niezwykle cennym zabytkiem, no i dziełem sztuki. Konia z rzędem temu, kto wie co to jest. To są bawole penisy. Można też sobie zażyczyć ogon bawoła w zupie na przykład. Kamera! Wszystkim się podoba kamera, GoPro system. Przeciąganie kabla. To jest taksi, pan mi proponuje taksówkę. Taksi motor. Taksi motor. Taksi motor.